Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny let's play, taki w sumie trochę poboczny, trochę główny, można by tak powiedzieć. Chyba się domyślacie z czego. Sonic Mania, nie, a tak na serio. Witam was w pierwszym odcinku let's playa z Sonic Forces. Czegoś co... Pytaliście mnie od samego praktycznie wydania Sonic Forces. Pixel, kiedy Sonic Forces masz? Sonic Forces, czemu nie nagrasz Sonic Forces? Bo nie miałem konsoli. Teraz mam konsolę, mam nagrywarkę, mam kartę pamięci do nagrywarki. Mam obecnie wszystko. A więc bez zbędnego przedłużania. Let's do it! Oczywiście gramy z płyty, a nie z żadnych takich dysków czy coś. I muszę tu poprawić pop filtr. Kurde, jeszcze z tym pop filtrem muszę ogarniać, więc przepraszam was bardzo za niedogodnienia, ale na serio jestem noobem w tym. Więc tak, ten trochę się SP będzie trochę różnił, bo dodam trochę rzeczy, których gra nie używa. Jak na przykład narratora, który jest. Mogę tylko powiedzieć, jaki świetny jest muzyka title screena na początku gry. To jest takie... O Jezus Maria, tak siła mnie przepełnia. Let's do it. Nie będziemy robić na razie Episode Shadow. Będziemy go robić... już... Ścieżka dźwiękowa. English. Napisy polskie oczywiście. Wskazówki wyłączymy, bo nie potrzebne nam. Radio oczywiście zostawiamy. Ja co w tym zatwierdź, muszę dać. Więc Episode Shadow, jako iż to jest prequel, będziemy go robić po grze. Po zrobieniu całej gry. Więc na to się spodziewajcie, bo... Znaczy sam nawet social media Sonika powiedzieli, że lepiej właśnie przejść najpierw samą grę, a później dopiero Episode Shadow. Więc... Tak też zrobimy, a więc bez zbędnego już dalszego przedłużania możemy chyba wlecieć do gry. Oczywiście wybierz poziom trudności, główną rozgrywkę możesz ukończyć na każdym poziomie trudności, możesz zmienić poziom trudności w dowolnej chwili. Opcje: normalny, poziom dla graczy, którzy nie mieli styczności z serią Sonic, poziom dla graczy, którzy... trudny, poziom dla graczy, którzy grali już w gry z serii Sonic. No nie wiem ludzie, ja chyba tak mało, chyba niezbyt grałem w tego Sonica, to chyba normalny bierzemy. Nie no, oczywiście droczę się z wami, bierzemy trudny. Let's do it! Sonic, how I hate him. And all of that loathing has been focused into this invincible instrument of destruction. Every defeat, every humiliation at the Hedgehog's hands will be returned a thousandfold by my unstoppable creation. This is my dream come true. With this invention, I can expand the Eggman Empire across the globe and conquer the world! The boss means business this time. Jakby co, nie mogę niestety wyłączyć tego nagrywania rozgrywki, bo bądź co bądź... no to jest tak trochę wbudowane w PS4, nie mogę tego w ogóle wyłączyć, niestety. Ale mam nadzieję, że zbytnio się... aż tak tam to wam nie będzie przeszkadzać. Mam nadzieję. No jedyne co mogę zrobić, to po prostu, żeby wklejać cutscenki, żeby to się nie wyświetlało w cutscenkach. Kurde, trochę mi speedrun tu nie wychodzi, ale dobra. Nie chodzi o speedrun, tylko chodzi o to, żeby grać Sonic Forces. There's sand everywhere. Green hills looking a lot more like sand hill right now. Nie możemy o tym zapomnieć. Jedyny restart ring. Nie będę tutaj łaził oczywiście po 100%, byleby mój awatar coś tam miał fajnego. No i minuta... No minuta 2 sekundy. Nie za dobry czas, ale też... Nie za gorszy. S, ranga. No i dalej lecimy. Oh!
okay? We are thanks to you. Cutting it kind of close though, pal. Yeah, that's pretty much how I roll. Okay, let's finish this, Eggman. It will be your finish, Sonic. Behold the power of my ultimate masterpiece! Shadow, it's you? Zavok! Metal! Chaos! Huh? Whoa, this guy is faster than Sonic! No, wait! It's something else! Gotta scan him and figure this out! What are you? How are you doing? Oh! Nice. Tails? I need to know what's going on with this guy. I'm trying, Sonic, but these readings are all messed up. They don't make any sense. Go! 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 Running out of time here, Tails! Go! With Sonic defeated, Eggman's army quickly took over. Within months, all but a few isolated areas in the world were under their control. Despite the overwhelming odds, a ragtag resistance formed, banding together to continue the fight. And now, a new face prepares to join the struggle. Eggman's army is unstoppable! Without Sonic, the people are losing hope and giving in to despair. Despair is a luxury we don't have. I still dream that Sonic is with us. Do you think he might be? I'm an optimist, but I'm also a realist. Sonic is gone, Amy, and Tails has just lost it. If we're going to win, we have to do it without them. Silver's right. We've been hoping for a miracle these past 6 months, but I'm afraid we have to make our own miracle. Eggman's army has everyone terrified. If we want the people to rally, we have to show them that strength doesn't just come from numbers. Not everyone is terrified. Isn't a new recruit joining us today? Yes, a survivor from the city, right? I'm accessing the file now. Kurde, nagrywanie mnie... Uwierzcie mi, to nagrywanie cały czas mnie denerwuje. Też, no niestety nie mogę tego zmienić. Oczywiście robimy sobie faceta. I zrobimy... W sumie będę starał się zrobić tego, którego mam normalnie, tak prywatnie, jeża. Ogólnie każdy tutaj nasz gatunek zwierzęcia ma różne dodatkowe rzeczy. Pies ma... zaczyna z pewną liczbą pierścieni, albo ringów, jak ktoś chce. Ej, ciekawe w sumie było, jakbym mówił ringów cały czas, czy ludzie by się triggerowali. Trzeba by kiedyś sprawdzić. Dirk przyciąga ringi. Królik... po prostu królik dłużej jest odporny na ataki, bo jeśli go się zaatakuje. Niedźmie... Niela. Niedźwiedź po prostu ma taki trochę atak obszarowy. I ogólnie nikt nie używa niedźwiedzia, tak by the way. Kot... część ringów pozostawia po odniesieniu obrażeń. Będę specjalnie mówił teraz ringi. Ptak, no to podwójny skok. Co swoją drogą, ptak jest najbardziej OP. Tak ogólnie wam powiem. No jest OP, nie powiem, że nie. Wilk jest, tak powiedziałbym, że najfajniejszy. A ptak jest najbardziej OP, no i jeż w sumie. Pierścienie, które dostajecie po odniesieniu obrażeń, pozostają na dłużej. Co w ogóle, wszystkie inne, co taka mała ciekawostka z bety Sonic Forces, że wcześniej ten tylko awatar jeża mógł podnosić pierścienie po dostaniu obrażeń. Wszystkie inne miały gatunki tego nie mieć, a jeż to miał mieć ekskluzywnie. No i była kontrowersja, no i zmienili to na to, że po prostu dłużej zostają te pierścienie u niego. Więc wszystkie te mi się nie podobają. Poza tym, ten jest taki, no w miarę, powiedziałbym. Kolor, no to zostawimy normalnie.
Nie, chociaż w sumie to jest takie... Nie wiem. O, ten mi się bardziej podoba kolor. O. Oczy... To zrobimy takie edgy. Nie wiem, lubię jakoś to wszystko. Oczy mu zrobimy w sumie takie jak moje, czyli takie szarawe. O. Kolor skóry, znaczy futra. Korpusu, już kolor korpusu. Nie wiem, o, z Personika zrobimy. Hehe. Nie no, damy czarny. Barwa głosu. Damy typ 2. Poza. No to ma coś takiego, to nie? Jaką ja miałem pozę? To jest dobre pytanie. Ta mi się w sumie podoba. Wygląda bosko. Commander? Happy to see you're all still alive. Eggman's forces have chewed through our defenses at Green Hill, and the resistance in the city is reporting that whatever it is that finished Sonic... Sorry, I'm still not used to saying that. Whatever it is has got them running in fear. All except for this brave kid, who survived the battle and made it here in one piece. Meet our newest recruit. Doesn't look like much. Neither do you, Charmy, but I still managed to find a use for your pointy butt. Here, kid, take this. We're depending on you. Okay, let's get going, everybody. The world's not gonna save itself. Right. Yeah. Yep. No dobra, więc stworzyliśmy naszego awatara. I mamy przesrane ogólnie. Na mapie świata możesz wybrać etap, który chcesz rozegrać. Proszę go za pomocą lewej gałki, by rozwinąć się z tej etapy, naciśnij trójkąt. Więc mamy tutaj spaceport. Możesz teraz zagrać Shadowem. Możesz teraz zagrać jako Super Sonic. Jej! Bo ogólnie mam wszystkie DLC do Forces, więc no. Poza epizod Shadow, znaczy poza tym kostiumem Shadowa. Który nie wiem, czy tak naprawdę on jest wbudowany, czy co jest, bo ja nie wiem. Bo nie dostałem żadnego kodu, chyba nikt w sumie nie dostał kodu, więc nie ogarniam. Jedne co mi w głównej kampanii na razie się udało odblokować, to buty Shadowa. I nie jestem do końca pewien, czy to jest normalnie, czy po prostu... Nie wiem, na serio nie wiem. Sonic is alive! I to mi właśnie trochę się nie podoba. To jest jedyny aspekt Forces, tak naprawdę, jaki mi się nie podoba. Czyli te cutscenki takie pomiędzy poziomami przez radio. To, że Sonic żyje, nie powinno być opowiedziane w tym. To powinno być co najmniej w tej cutscence, której przed chwilą byliśmy. Bo to jest takie... To jest tak ważny klucz dla fabuły, a zostaje wyjaśniony w tym radyjku. Ogólnie całe Forces kocham, ale po prostu to jest jedna rzecz, która mi taka... Dlaczego oni to zrobili? No way. That's excellent. What? Oh, thank goodness. I knew it. He's captured in the orbiting prison. My spy there says he's in a solitary confinement cell. They've been torturing him for months. That's horrible. We have to rescue him. Plan's already happening, Amy. I've got a squad on the way to the spaceport in the chemical plant to borrow a shuttle. Come on, guys. Who's up for an old school style jailbreak? Spoko. Byłem w Prison Break w Sonic Adventure 2, więc co to dla mnie? Więc let's do this. Mamy tylko jeden respawn na razie, jakim jest Burn. Wybuch. No. I ogólnie Avatar to jest jedyny, który ma głosowe te wokalne piosenki. Więc to jest do dupy według mnie. Bo przydałoby się też do Modern Sonica. Albo jakby jeszcze Classic Sonic dostał te. To jest jakieś wokalne piosenki typu jak było w Sonic R. To by było po prostu i takie co, ale to by było fajne według mnie. Jakby jeszcze mieli mieć jakiś taki
myk dla stylu gry a la Generation, że wiecie, Modern Sonic i Classic Sonic, to według mnie powinni coś takiego spróbować, że wokale dać a la z Sonic R dla Modern dla Classic Sonica. Kurde, nie jestem już przyzwyczajony do normalnego Whispona. W szczególności do Burna. The Rocket. Dammit. No, nie chodzi mi tu zbytnio o to, żeby zdobywać rangi, ani złote, złote. Ani pierścienie. Znaczy, czerwone ringi. Więc no. I Avatar też ma dużo takich właśnie quick time eventów. Ogólnie cała gra ma trochę tych quick time eventów. Mniej niż Unleashed, bądź co bądź, ale nadal jest troszeczkę ich. Więc no. Ja mnie tym... Ach! No, strasznie mi się... Strasznie się odzwyczaiłem od tego, że mój awatar wygląda... Tak... Tak bezpłciowo w sumie. Znaczy nie bezpłciowo, tylko no... Wiecie o co mi chodzi. Ola. W sensie no, że awatar wygląda tak bardzo... no nijak, nijak wygląda. Już trochę pograłem w Forza, się przyzwyczaiłem, że mój awatar jest taki... O, oryginalny... W ogóle, tak to dupa trochę. Uwielbiam soundtrack Forces. Uwielbiam Forces w ogóle. Jakby... Jak po prostu zapytacie mnie, najlepsza gra Boss Forces. Najlepsza gra Modern Forces. I tak, możliwe, że mówię to tylko dlatego, żeby wkurzyć sobie niektóre osoby, ale wciąż moja miłość do Forces jest szczera. Kocham tą grę po prostu. Imik. Nie aż tak jak Shadow the Hedgehog, no. To jest jasne, ale... Ale no wiecie. Really. No, mamy jeden medal. Nie dostałem za to nic, co... My. Ilotka awatara, wypróbuj go. Wiecie co, aż sobie wejdę i zobaczę coś ma. Może teraz korzystać z kostiumów z Sega Pack. O, no to dobrze. Możesz teraz użyć t-shirt Sanika. Kostium Persony 5. W ogóle, dlaczego kostium Persony 5 jest osobno kompletnie? Strój swojego awatara, dobra. Więc coś mu damy. Głowa. Niezbyt tu jest ciekawie, jeśli mam być szczery, więc biorę po prostu tą... Nie, ta czapka jest do dupy. Oczy. Biorę sobie gogle. To weźmiemy, nie, bo to wygląda jak jakaś maska przeciw... taka higieniczna. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. Buty z Jet Set Radio sobie weźmiemy, bo mi się podobają. Korpus. Weźmiemy sobie t-shirt chociaż w sumie jak wygląda ten kostium Persony. Ciekawie, nie powiem, że nie, ale weźmiemy sobie t-shirt Sonika. Dlaczego to nie ma... A, w sumie bo dlatego, bo niebieski by się zdobył. Więc weźmiemy sobie po prostu zielony t-shirt Sonika. Chociaż... Nie, weźmiemy sobie fioletowy, o. Kombinezon nie ma żadnego, nie możemy... Nie chcesz się nic tam zmienić, więc na razie jesteśmy tacy. Jesteśmy takim hipsterem typowym. A więc... No. Idziemy sobie dalej. I Ghost Town teraz, poziom następnego, klasycznego Sonika. Innymi słowy tego z Mami. That should have done it. I couldn't figure it out for you, buddy. I'm sorry, I wasn't smart enough. Huh? Whoa, chaos! Sonic, help me! What? Oh, you're that Sonic from another dimension, aren't you? Right, that makes sense, I think. Do you know how you got here? Maybe the power that Eggman is using is somehow affecting other dimensions. Which might work to our advantage. I mean, everything happens for a reason, right? We need to save the world, and maybe that's why you're here, to help save the world. Either way, it's still good to see you, Sonic. Heck, it's good to see any Sonic.
Właśnie w sumie nie poruszam w ogóle fabuły, ale no tak. Jak widzieliśmy, Sonic i Infinite trochę tutaj prac... Sonic został pokonany przez Infinita i ogólnie jest dupa. I jakby to powiedzieć, no teraz w sumie... Teraz w sumie mamy trochę takie, że musimy śledzić trochę historię z kilku perspektyw. To nie jest trochę... To nie jest jak Sonic 06, ani Sonic Adventure, ale nadal musimy oglądać trochę historię z kilku perspektyw. W szczególności to widać z Classic Soniciem i z resztą ludzi, bo Classic Sonic ma trochę jest taki osobny kompletnie od wszystkiego. No bo ludzie bardzo narzekają, że on jest taki trochę z dupy dla fabuły i w ogóle tutaj się nie udziela, ale no można powiedzieć, że on jest taki trochę osobną fabułą, trochę taką poboczną, że on tu się bardziej w sumie zastanawia, co on tu robi tak naprawdę, i podróżuje sobie z Tailsem, który jest do dupy, jak zwykle. No ogólnie no, mi tam nie przeszkadza w sumie Classic Sonic. A w szczególności jak w cutscence jest epicki, według mnie, remix title screena Mani. To jest po prostu świetne. I tak tylko nadmienię, nie jestem zbytnio dobry Classic Soniciem grać. Wow, shit. Nie jestem dobry w graniu Classic Soniciem, ale no, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Bardziej wolę granie Modern Soniciem i Avatar. Na Classic Sonica nie narzekam zbytnio, ale... ale no. Ten 8-bitowy remix Fist Bump jest świetny, według mnie. To jest chyba nawet mój rekord ogólnie. Personalny rekord w Ghost Town. Mamy 3 ukończone misje. Rzeczy dla Avatara. Więc coś tu jest ciekawego, nie? Dobra, no to lecimy dalej. Knuckles, can you hear me? Rouge, it's about time. How's Sonic doing? He's been better. They're getting ready to banish him into space. What? You can't be serious! Eggman's been keeping Sonic alive all this time. He's been waiting to show him his completed empire before banishing him. Torturing Sonic just to pass the time? Oh, that's low, even for Eggman. Eggman got wind of our rescue plan, and is moving forward with his plan ahead of schedule. The clock is ticking, boss. But we don't even know where he's being held captive! Yes, we do. Eggman rebuilt the Death Egg. That's where he's keeping Sonic. The Death Egg? Oh man, that's not good! None of this is good, Vector. That's why it's called war. You all know what to do. Let's go get Sonic! Jeszcze tak w sumie tylko... Widok misji, wypróbuj go, okej. Okay. Jeszcze tak tylko nadmienię na temat tłumaczenia Forces, że według mnie, chociaż ludzie bardzo na to narzekają, jest na poziomie dużym. Faktem, no, mamy te ringi. I w pewnym momencie też chili dogi są przetłumaczone jako zwykłe hot dogi. Ale no... Według mnie Cenega? Tak, Cenega. Według mnie Cenega wykonała świetną robotę z tłumaczeniem. Mam trochę takich pomniejszych uwag, jakby mogły inaczej brzmieć inne teksty, ale to
jest taka interpretacja osobista po prostu. A więc mamy tutaj Prison Hall. No i może zrobimy jeszcze takich z dwa poziomy i skończymy, albo ten jeden. Więc chyba możemy zaczynać. Defek, Prison Hall. Tak wam się przyznam, że w Prison Hall, chociaż to jest moje ulubiony ost, ulubiona muzyczka, to jest mój, w tym poziomie chyba grałem tylko w sumie. Nie wiem tak naprawdę czemu, po prostu nigdy nie miałem jakiejś tak potrzeby, żeby zagrać w nim tak trochę bardziej. Po prostu tak jakoś, zwykle sobie grałem w jakieś inne poziomy. Jak grałem w Forces. Ale layout mam już trochę opanowany, chociaż tylko w niego grałem raz. Więc przynajmniej mogę się pochwalić, że adaptuje się bardzo szybko do rzeczy. Ale tak, Prison Hall to jest mój po prostu ukochany soundtrack, ja po prostu uwielbiam go. Nie, po prostu on jest po prostu bez. I szczerze powiedziawszy, Power Up Rocket niezbyt mi się podoba, bo on jest tak trochę na wyczucie jest. Co mi... No niby mam jakieś tam wyczucie rytmu, ale... ja przyszedłem tu grać trochę tak w Sonica, a nie... w jakiś Rhythm Heaven albo coś w tym stylu. Czekaj, czy mi się uda. No już mi się uda. Kurde, myślałem, że zrobię to perfekcyjnie, a się nie udało. Cholerny Egg Fighter chyba. Nie wiem, w sumie nie pamiętam, jak oni się nazwali. Dobra. Ja ogólnie może też trochę opowiem o znajdźkach. Mamy tak naprawdę trzy znajdźki do poziomu. Jakim są czerwone pierścienie, czyli standardowo. Wprowadzone przez Lost World. Można powiedzieć takie pierścienie numeryczne, które musimy zbierać w odpowiedniej kolejności. I medale księżycowe, prawdopodobnie zaczerpnięte trochę z Unleashed, gdzie mieliśmy zebrać po prostu medale księżycowe. Tutaj mamy je po prostu na czas. I każdy z nich tak naprawdę odblokowuje się jeden po drugim, czyli jak zbierzemy wszystkie czerwone pierścienie, to odblokowują się pierścienie numeryczne. Jeśli zbierzemy wszystkie pierścienie numeryczne, to odblokowują nam się medale księżyca. Okej, co mamy tutaj fajnego? Niezbyt tutaj mamy. Ale dobra. Myk dalej. I może jeszcze mykniemy sobie tak na szybko jeden poziom Modern Sonica. A nie, to jest Versus Zavok. No w sumie to jest krótki poziom. A zrobimy sobie jeszcze Versus Zavok. Tak jeden boss fight. This is the end, Sonic. Oh hey, sounds like the party started. Wanna let me go and join in? No? Of course not. You hate fun. Whoa. Wow. The end, huh? Let's see you try something now that I'm free. Foolish hedgehog. Getting out of your chains does not make you free. Now, come and face the inevitable. Ha! The only thing inevitable here is my foot kicking your butt. No to jak to mówią, let's do this. I ten świetny remix dubstepowy, Jezu. Co jak co, ale musicie przyznać to. Remixy w Forces są zarobiste. Znaczy też ludzie oczywiście muszą narzekać na to, że... że w Forces jest za bardzo dużo takich technicznych. To jest techno za bardzo. Mi to nie przeszkadza. Chociaż zauważyłem, że jest taki motyw, że mi bardzo mało w Forces przeszkadza tak naprawdę rzeczy. Oczywiście nie, to jest nieuniknione, że ktoś pomyśli, że oczywiście ja jestem fanboyem Forces. Pewnie myśli, że nienawidzę Mani. I jakby co, to lubię Manię bardzo. I bardzo, bardzo lubię też Forces.
Fakt faktem, od Mani wolę Sonic Free & Knuckles, ale nadal uważam, że Mania to jest bardzo dobra gra. Zdecydowanie lepsza niż Sonic 2 i Sonic 1. Ale nie przebije mi jeszcze Sonic 3 jednak. Jak będzie klasyczna gra w pełni oryginalna, wtedy pogadam. Jeśli nie, to przykro mi. Ale Mania to na mnie. Chociaż Encore Mode zapowiada się bardzo dobrze, tyle powiem. Prawdopodobnie, znaczy no, na 100% będę robił Let's Play. Również z Encore Mode, więc poczekajcie. Ogólnie fajnie jest to, że zmienia się to też sterowanie modern Soniciem, że on tak bardziej... W sumie mogę porównać to, że steruje się bardziej się podobnie do Adventure Sonica, że tutaj jest bardzo możliwy do sterowania. No i ta mała scenka, gdzie już dalej jest zawór pokonywany. No, właśnie o tym mówiłem, że z chili dogami. I to w sumie będzie tyle Sonic Forces na dziś. Oczywiście nie będziemy... O, ale fajnie. Nie będziemy... Nie będę... Sonic Forces nie będzie zabierał też Sonic Battle wam, ani też innych serii, po prostu będzie to razem robione z innymi seriami. Jakieś inne bonusy. Właśnie za kilka rzeczy możemy dostawać bonusy. W postaci kostiumów i za rangą S. Jest tu trochę jeszcze. Fajne rzeczy zaczną się później. That sound again. Whoa, it's not time for thinking, it's time for running. Ale na tym cliffhangerze was zatrzymam. To jest właśnie na dziś tyle z Sonic Forces, a więc mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!